Dzień dobry, mam na imię Robert i jestem trenerem. Lubię takie dni jak dzisiaj, bo takie dni są sprawdzianem pewnej technologii, która jak zwykle okazuje się niezawodna. Fryderyk Nietzsche, którego bardzo lubię, chociaż nie do końca, bo miał ciągoty okultystyczne, powiedział, że są trzy elementy gry ważne w jakichkolwiek osiągnięciach. Mianowicie porządek, pasja i punktualność. Punktualność, porządek, pasja i punktualność. Trzy elementy gry. Jeżeli nie mamy sobie porządku, jesteśmy po prostu bałaganiarzami. Nasza energia życiowa się trwoni na różne rzeczy, na różne chaotyczne brednie. I no, po prostu tak jest. No nie każdy ma w sobie porządek. Porządek wypracowuje się latami. Porządek w głowie oznacza porządek w rzeczach, ale czasami nieporządek w rzeczach oznacza nieporządek w głowie. Te rzeczy są wzajemnie powiązane. Nieporządek w samochodzie oznacza nieporządek często w biznesie. Chociaż nie zawsze porządek w samochodzie oznacza porządek w biznesie. Ale niemniej jednak porządek jest ważną rzeczą. Porządek moglibyśmy określić jako na przykład odbłyśnik lampki. Odbłyśnik lampki. Taki, na przykład macie żaróweczkę czy diodę LED, ona sobie tam świeci i świeci we wszystkie strony. Ale jak dacie mądry, fajny odbłyśnik, to nagle zaczyna światło tej diody LED świecić punktowo w jakąś tam kierunku. I nagle dioda, lampka świecąca wokół i w zasadzie bardziej rażąca wszystkich niż oświetlająca, może służyć nam do tropienia w lesie, czy do obserwacji przyrody, czy do po prostu poszukiwania czegoś, bo świeci na 400 metrów. I to jest piękne. Ten odbłyśnik to jest porządek. Pasja to jest właśnie ta dioda, która się świeci tym światłem wspaniałym. A punktualność to to, żeby to było wszystko na czas i na miejsce. Dlaczego o tym mówię? To są rzeczy dość oczywiste. Dlatego, bo za mną wisi w tej chwili, widzę w kamerce, głupi zegar. Zegar piękny Philipsa, który bardzo lubię. Dostałem go od handlowca Philipsa kiedyś w prezencie. Służy mi przez życie bardzo długo. Na każdym nowym mieszkaniu go zawieszam w kuchni i tam jest. Ale jest głupi. Budzi się rano i mówi, która jest godzina, bo chyba 6, a może 8, a jest tak pochmurno i nie wie nic. Jest zegarkowym idiotą. Chodzi w swoim głupim rytmie, ale nie wie, czy chodzi dobrze, więc na cóż warte jest jego chodzenie. Zupełnym przeciwieństwem jego jest ten oto zegar, który wisi u mnie w biurze. I ten zegar ma pewną bardzo znaczącą różnicę. Owszem, no jest tam cyfrowy, jest inny wyświetlacz, to są rzeczy w ogóle nieważne. Najważniejsze jest to, że widzą Państwo taki piktogram tutaj, o ten tutaj, tiu, 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 tiu. Albo ten, Funkzeit, albo jeszcze raz ten, o ten. Ten piktogram znaczy, że ten zegar ma tu wbudowaną z tyłu antenę ferytową i ma łączność z atomowym wzorcem czasu w Niemczech. Niemiecki wzorzec czasu, który spóźnia się nie więcej niż jedną sekundę na milion lat i jest umieszczony koło Frankfurtu. I na częstotliwości 77,5 kHz emituje sygnał do wszystkich zegarów, które są gotowe ten sygnał przyjąć. Ten zegar nawet nie ma, proszę sobie wyobrazić, możliwości ustawienia godziny. Już po prostu wkłada baterię, wiesza i za 5 minut wyświetla się czas. A kiedy się wstaje rano i była zmiana czasu w nocy, to on to wie. Ten za mną, ten tutaj, tego nie wiem. Naprawdę, to jest taki przygłup zegarowy. Ten to wie, ten wszystko wie. Jak ten sygnał brzmi, proszę Państwa? On brzmi tak trochę niepozornie. Mam tutaj nawet, o proszę bardzo. Brzmi tak. Brzmi trochę jak z kosmosu, nie? Niemiaszki koło Frankfurtu nad Menem mają swoje nadajniki i na całą Europę, bo to jest na ponad 1000 km, nadają swój sygnał. Czyli koło Frankfurtu jest sieć nadajników i one nadają właśnie ten sygnał. Raz na milion lat spóźniają się tylko jedną sekundę. Wystarczy, że mają taki piktogram, ten piktogram się zaświeci i w tym momencie oznacza, tak, mam do dyspozycji swój wzorzec czasu. Jeżeli spóźniają się tylko jedną sekundę na milion lat, to znaczy, że ich pociągi będą dalej tak punktualne, BMW tak dynamiczne, Audi tak dobre technologicznie, a Mercedesy będą po prostu dalej Mercedesami. To dobrze w im wróży. I trzeba trzymać kciuki za ludzi takich, którzy myślą w taki sposób. Zastanawiam się, czemu na przykład Włosi nie wymyślili takiego czegoś, bo to jest bardzo proste. To nie, w tym systemie nie ma żadnej większej filozofii.
Po prostu jest wysyłany prosty sygnał czasu, który stabilizuje i mówi wszystkim zegarom, jaka jest godzina. Bardzo prosta rzecz. Ale czemu nie wymyślili tego na przykład Duńczycy? Albo na przykład czemu my tego nie wymyśliliśmy? Nie mam pojęcia. Być może dla nas takie elementy jak praca, pasja, porządek, uporządkowanie, punktualność nie są aż tak ważne. Może ważne są inne rzeczy, które też nadają piękny koloryt życiu. Niemniej jednak, jeżeli chcemy żyć kolorowo, ale jeździć dobrym, niezawodnym samochodem, to w tym wszystkim punktualność, pasja i porządek dają efekt w postaci dobrego produktu, dobrego, punktualnego pociągu, dobrej jakościowo usługi. Po prostu, jeżeli możemy skorzystać z wzorca czasu w zegarku ręcznym czy samochodowym, to zróbmy to. Unikniemy nieporozumień, spóźnień, no chyba, że lubimy taki koloryt życia właśnie polegający na tym, że mój Boże, była zmiana czasu, nie wiedziałam o tym i lubicie przestawiać zegarki w firmie, które macie wszystkie 27 sztuk. Ja nie lubię. Ja uważam, że zegar powinien na dzisiejsze czasy mieć ten piktogram i wiedzieć, jaki jest dobry wzorzec czasu. To jest taka pewna metafora, ten niemiecki wzorzec czasu. No ale cóż, to my jeździmy ich samochodami, a nie oni naszymi. Widocznie tak musi być. Dziękuję za uwagę.